Lustro dla osób zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam kochani serdecznie wszystkich na moim kanale i zapraszam do obejrzenia całej wróżby Lustro. Kochani, jego myśli, uczucia i zamiary lub jej myśli, uczucia i zamiary, wasze myśli, uczucia i zamiary, czyli twoje osoba pytająca oraz osoby twojej ukochanej. Moi kochani, zapraszam was do komentowania, lajkowania, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, by dostawać ciągłe powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych premierkach z wróżbami na tematy szczególnie miłosne, ale również horoskopy, rozkłady tygodniowe, również ogólne wróżby. Zapraszam was, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Kochani, oczywiście wróżby indywidualne robię również. Zapraszam was poprzez e-maila. Napiszcie do mnie i nabędziecie wtedy informacje co do wróżb indywidualnych. Oczywiście one są dokładniejsze, więc zapraszam was do mnie, do wróżki Loeli, na wróżby indywidualne. Dobrze, kochani. Już zaczynamy. Pamiętajcie, całą wróżbę dzisiaj obejrzyjcie. Dobrze, karty Lenormanda i karty Tarota. Osoba ukochana po lewej stronie, wy osoba pytająca po prawej stronie i karty Tarota po środku, co was łączy. Więc zaczynamy. Osoba ukochana, niezależnie od płci, czy on, czy ona, myśli o was, jesteście w jej, w jego głowie, tak? W centralnym tutaj punkcie swoim mentalnym, czyli w głowie ma właśnie was. Wy tutaj blokujecie, wy macie pełno blokad, blokujecie, nie jesteście pewni, czy to zakończyć, czy zacząć, czy chcecie, czy nie chcecie. Wy jesteście tutaj niestety pełne blokad i być może tutaj wy jesteście w myślach, tak, tutaj tą przyczyną, że chcecie to zakończyć, zablokować, urwać, przerwać. Nie wierzycie być może, że to jest dobre. Co was łączy? Messigkeit, czyli wytrzymałość, wytrwałość, cierpliwość, tak? Harmonia, balans, powolny rozwój tej relacji. Dużo, dużo cierpliwości i też harmonii, balansu. Widzicie, tak jak tutaj przelewa ten anioł z kielicha do kielicha te uczucia, te emocje w nieskończoności, tak? Czyli kochani, tutaj też karta ochronna dla was, by mieć dużo cierpliwości, by dać powoli toczyć się tej relacji właśnie w naturalny sposób, tak? Dobrze. W sercu ta osoba ukochana, którą macie w myślach, ma jakąś presję, chce, żeby to się już rozwinęło, po prostu czas leci, tak? Czas mija i ta osoba chce tutaj rozwoju tej relacji, ma jakiś druk, jakąś presję. Wy chcecie tutaj wiadomości, rozmowy, być może o tej relacji, co wam pasuje, co wam odpowiada, co nie odpowiada. Czekacie na wiadomości, czekacie na ważne rozmowy wyjaśniające, co dalej. I tutaj, w co was łączy, jest wisielec, czyli taka stagnacja w tej relacji, stagnacja w rozwoju tej relacji, być może pasywność wręcz, tak? Powolny rozwój, być może oboje zastanawiacie się, co dalej, zastanawiacie się, czy chcecie tej relacji, czy chcecie rozwoju tej relacji, jak ma pójść ta relacja dalej, tak? Wisielec mówi o jakiejś stagnacji, zatrzymaniu się, o braku tempa rozwoju, o potrzebie spojrzenia na tą relację, na te wasze sprawy z innej perspektywy, przyglądnięciu się sprawom, przemyśleniu jeszcze raz wszystkiego, tak? Lub odwróceniu wszystkiego jakby od początku inaczej, tak? Dobrze. Następnie zamiary. Zamiary, kochani, tutaj
Przyjaźń, przede wszystkim przyjaźń musi być podłożem tej relacji, wierność, lojalność. Możecie na siebie liczyć, możecie sobie pomagać, możecie tutaj sobie zaufać. Ta osoba chce być wierna i lojalna i chce również tej wierności, lojalności naprawdę od ciebie. Chce ta osoba też pisać, komunikować, chce wymiany informacji, chce mieć kontakt. Być może dostaniesz już lada chwila tutaj wiadomość. Ewentualnie dla niektórych przyszła mi teraz taka myśl, że chce ta osoba być może przyjaźni plus, czyli przyjaźń jako podwalina plus seks, tak? No ale na to oczywiście się zgodzicie, jeśli nie chcecie z żadnych zobowiązań. Natomiast jeśli chcecie związku normalnego, trwałego, długotrwałego, serio, to nie godźcie się na takie przyjaźnie plus, tylko porozmawiajcie, że chcecie normalnej relacji, tak? Z wszystkim, co do tego należy. Wy, osoba pytająca, macie jakiś frust, jakieś nerwowe tutaj są, nie wiem, między Wami rozmowy, nie wiem, czy ewentualnie kłótnie, sprzeczki, wymiana zdań, jakaś frustracja, jakaś nerwowość, tak? No, chcecie tutaj na pewno rozmowy jakiejś, jest to dla Was ważne. Jest to osoba i relacja dla Was ważna, ale nieraz obciążająca jak krzyż pański, który macie dźwigać, tak? Więc dlatego chcecie tutaj jakichś rozmów wyjaśniających, no i by ta osoba podjęła decyzję. Jeśli jest jakiś tutaj trójkąt, jesteście w trójkącie, w relacji trójkątnej, polegającej tylko na romansie, na przyjaźni plus, to chcecie oboje podjąć jakąś decyzję, lub nawet jeśli nie ma trójkąta, to chcecie podjąć decyzję, czy być razem, czy nie być razem, czy dalej pójść w tą relację, czy rozwijać to, czy dalej się zakochać, wejść w to głębiej, czy być ze sobą, czy to przerwać, czy to zablokować. Szczególnie z Twojej strony są tutaj te myśli takie o być może przerwaniu, zablokowaniu, rozwoju tej relacji. Oczywiście tutaj jest ciekawa konstelacja, z trzech buław idzie w cztery buławy, czyli oboje chcecie stabilności, stabilnego związku, wiedzieć na czym stoicie, tak? Czyli z tych trzech buław rozwija się to w cztery buławy, czyli stopień wyżej, czyli tutaj chcecie podjąć razem decyzję, dlatego potrzebne są te rozmowy, tak? Wyjaśniające, klarujące, planujące, co dalej z tą relacją, chcecie podjąć decyzję i pójść tutaj, zrobić krok w radosną, szczęśliwą, lekką atmosferę tej relacji, jednakże stabilną, ponieważ cztery ściany, cztery buławy, stabilność, twardo stoją te buławy na ziemi. Czyli oboje pragniecie czegoś stabilnego i wahacie się oboje, czy coś z tego wyjdzie, tak? Tutaj są w te i we w te różne takie rozmyślenia, właśnie szczególnie ta karta tutaj w sercu, emocjonalna stagnacja, nie wiecie co zrobić, wisicie tutaj emocjonalnie oboje i zastanawiacie się co teraz z tym fantem, tak? Uwaga, dać sobie tutaj czas na rozmowy, na wyjaśnienia, na plany, by omówić bez nerwów, jednakże bez kłótni Wasze plany i zamiary i wtedy być może pójdzie właśnie tutaj, kochani, w stronę stabilności, bo macie oboje potrzebę rozmowy, potrzebę namyślenia, potrzebę zaplanowania i dużo cierpliwości, tak? Karta ochronna też, dużo cierpliwości, czasu. Dajcie też Wszechświatowi tutaj ten czas na wyjaśnienie spraw między Wami i pójdzie to w stronę stabilności. Ważne jest, by ta relacja była lekka, zabawna, radosna, by nie była obciążająca Was, by nie była frustrująca dla Was, żeby poszła lekko. Tutaj mamy na tej karcie wino, muzyka, śpiew, radość, uczta, zabawy, spotkania radosne, tak? Z tańcami, z radością po prostu. I wtedy z tej radości, z tej zabawy, z tego przyjemnego czasu, który spędzicie razem, może rzeczywiście rozwinąć się coś, kochani, stabilnego, pięknego, gdzie będziecie pracować nad tą relacją, by poszła w stabilnym kierunku. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, i do usłyszenia już wkrótce.